Hej na kanale! Dziś kolejny film z serii Tajlandia. Jak mogliście zobaczyć w poprzednich częściach, nasza podróż zaczęła się od Bangkoku, z którego po kilku dniach polecieliśmy do prowincji Krabi. W poprzednich częściach Pokonaliśmy ponad 1000 schodów w 40-stopniowym upale, aby zwiedzić świątynię Tygrysa. Będąc w Tajlandii, mogliśmy pominąć nurkowania, które każdemu szczerze polecamy, oraz sanktuarium słoni, które według nas jest obowiązkowym punktem. Możecie umyć, nakarmić oraz zrobić błotne spa tym wspaniałym zwierzętom. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, zapraszamy. A tymczasem ostatnia część. Miłego oglądania. Podczas pobytu na Krabi wybraliśmy się na dwie wycieczki, których jedna to były 4 wyspy, a druga 7 wysp. Na samym początku wspomnę tylko, że jeśli nie jesteście zainteresowani snorkelingiem, czyli pływaniem z maską, z rurką, to bym odpuściła wycieczki, gdzie jest właśnie ta atrakcja w planie, ponieważ osoby, które nie korzystały z tego, musiały się nudzić po 40, po 50 minut na łódce, tak więc wtedy chyba lepiej jest wziąć prywatną albo jakąś inną wycieczkę, gdzie ten punkt jest pomijany. Zacznijmy od wycieczki 7 wysp, zachód słońca i kolacja barbecue z nurkowaniem z rurką. Wykupiliśmy sobie wycieczkę na 7 wysp i właśnie jesteśmy na pierwszym przystanku, jest to Railey Beach, do której można się dostać tylko i wyłącznie łodzią, więc albo sobie kupicie wycieczkę, albo zagadacie do kogoś gościa, który ma po prostu łódkę i was tu przywiezie. O, ale gorąca woda, no to jest strasznie ciepło, aż gorąca woda normalnie to jest to. I mamy 50 minut, to jest pierwszy przystanek, żeby się rozejrzeć. Tutaj widzę, się wspinają, czyli jak ktoś lubi, to dobre miejsce na to. Ale w takim upale się wspinać, to ja nie zazdroszczę. Mi wystarczyło Loen w Norwegii, Via Ferrata. Zapraszam do oglądania tego filmu. Może was skusi, żeby odwiedzić Norwegię. Ale widoki piękne. Takie wystające klify, super. No, nasze odczucie. Ja powiedziałam, że najcieplejsza woda, w jakiej byliśmy, odkąd jesteśmy tu w Tajlandii. Daniel stwierdził, że to jest najcieplejsza woda, w której był, od kiedy żyje. I ja się z tym zgadzam, bo no, to jest takie ciepłe, jakbyście sobie nalali, nie wiem, jak w jacuzzi. Nie, że wiecie, że podobna temperatura, co wasze ciało, że jest w miarę okej, tylko ona jest gorąca, jak do niej wchodzicie. No ale to dobrze, wolę, żeby była gorąca niż zimna. Na tym drzewie jest pełno małpek. I one są całkiem inne niż te tam na plaży w Aonang. Jakieś takie mają grube ogony, puchate, śmieszne małpki. Patrzcie, jaki system korzeni mają te drzewa. No, z pewnością są jakieś tereny zalewowe. No, drzewka muszą sobie radzić. Jak na razie żadnej nowej małpki nie widziałam. Ale idziemy dalej. Zobaczcie, ale to robi wrażenie. Pięknie. Masakra, mimo że nie jestem całkiem biała, tak mnie przez tą niecałą godzinę słońce złapało, że masakra. Cała jestem czerwona, aż się smarowałam filtrem. Siedzę w cieniu. Masakra. Ale lepiej to niż marznąć w Norwegii minus 34 w zimę. Nie wiem, jakim cudem nie zauważyłam strzałki na główną plażę i zamiast tego prawie cały wolny czas chodziłam na tej plaży przy łodziach, gdzie cumują. A po drugiej stronie wyspy była najpiękniejsza plaża i niestety byłam na niej tylko 5 minut. O, tutaj to jest całkiem inaczej z tej strony. O, już jest rajsko całkiem. Idziemy na łódkę i płyniemy na kolejną wyspę. Jak widzicie, woda dosyć wysoka. Jakby ktoś był z małymi dziećmi, a to musiał chyba na barana nosić. No też mam patrzeć do końca z pokrytych spodenek praktycznie.
Chociaż tam widzę, że jest płyciej. No ale trudno. Zmoczą mi się galoty najwyżej. Zobaczcie, jeden krok i jesteśmy dużo wyżej. To jest po prostu kwestia tego, że szłam na głębokiej wodzie. Riley, to jest chyba idealne miejsce, jeśli jesteście w Tajlandii w najchłodniejszych miesiącach, bo to jest teraz tak gorąca woda, że jakby była nawet chłodniejsza, to by było lepiej, żeby się fajnie złodzić. A tak to nie wiadomo, czy się chce siedzieć w tej wodzie, bo jest gorąca i nie dość, że powietrze gorące, to i woda gorąca. Płyniemy dalej. Na kolejnym przystanku mieliśmy około godziny snurkowania i tak jak wcześniej wspomniałam, jeśli są osoby, które nie są zainteresowane tą atrakcją, to lepiej, żeby odpuściły takie wycieczki, bo jest to dla nich trochę strata czasu. A z drugiej strony jest to alternatywa dla tych, którzy nie chcą nurkować z butlą, bo tak samo możecie zobaczyć rybki i ten podwodny świat. Jak widać, rybek jest całe mnóstwo i tak naprawdę jakiejś ogromnej różnicy nie ma. Pamiętajcie, żeby zapiąć kamizelkę i w kroczu, i po bokach, jakoś tam wszystkie te klamry z przodu, ponieważ ja zapomniałam na dole zapiąć. Miałam problem, żeby wejść później na łódź, bo jakoś tak za bardzo mnie ściągało i musieli mi ci z załogi pomóc, to zapiąć profesjonalnie. Za nami jest co? Snookering tutaj teraz. Chicken. Myślę, że ten Chicken Island jest całkowicie bez szału. Można sobie odpuścić. Jak widzicie, atrakcja Chicken Island nie jest zbyt szałowa, ale przy tej wyspie mogliśmy chwilę posnurkować, dlatego skorzystaliśmy ponownie z tej atrakcji. Na kolejnej wyspie. W sumie to są dwie, które są połączone ze sobą tą plażą. No ale czego się spodziewać po tej plaży? Zwłaszcza w takim sezonie. Mam nadzieję, że skóra nie będzie mi schodzić. Ale jest cudowny. Piaseczek jak mąka. A woda cieplejsza niż tam. Zrobimy test na żywo. O, to jest troszeczkę chłodniejsza już woda niż tam. Ale dalej ciepła. To już przyjemniejsza, co? Niż tamta. Bo jest trochę chłodniejsza. Przyjemniejsza albo chłodniejsza, dokładnie. Ponownie. Sorry za moją odciśniętą maskę od snurkowania i w super fryzurkę. Ale powiem tak. Chyba to już ostatnia wyspa, na której jesteśmy. W tym pakiecie 7 wysp. I jedyne, które bym wróciła jeszcze raz, to właśnie Riley. I ta woda, na której jesteśmy dopiero teraz. Piękna, czysta woda. Polecają mieć to sprzęt do snurkowania, ponieważ jest dużo rybek Nemo i jakichś tam żółtych rybek, nie wiem, czy tych tygrysich, czy jakieś inne chodziło. Jeśli chodzi o temperaturę wody, jest cieplejsza niż na tej poprzedniej wyspie. Ta, co jest łączona piaskiem jedna z drugą. Ale nic nie przebije Riley Beach.
pod względem temperatury wody. Powiem tak, człowiek chce fajne zdjęcia sobie porobić z kamieniem w wodzie wystającym. A tak, ani fryzury, ani makijażu. Włosy poplątane od tej wody. Ech, to nie tak miało wyglądać. Sami możecie zobaczyć przy zachodzie słońca, ten głaz wystający z wody wygląda niesamowicie. Kolejnym przystankiem było tylko barbecue i na tym skończyła się nasza wycieczka 7 wysp. A teraz zapraszamy Was na 4 wyspy. Właśnie jedziemy na pipi. 4 wyspy. Patrzcie, w jakim samochodziku. Fajnie się jedzie w takiej klatce? Nie wiem jeszcze. Wcześniej nie jechaliśmy aż w tak obszernej. O, patrz, nie wiem czy widzicie, ale to drzewo to jest to samo, co widzieliśmy będąc w świątyni tygrysów, jaskini tygrysa. Tabi słynie z tego, że możecie tu znaleźć różne takie bycie drzewa, rośliny, różnorodność przyrody jest. I zobaczcie, co to za dziwne drzewa, 15 lat, ale niesamowite. Zobaczcie, ile tamto musiało mieć lat, skoro tutaj takie małe są te korzenie. A tam było ogromne, większe niż człowiek. Z 3 razy, 4. Dojechaliśmy do przystani i idziemy całą grupą na łódkę. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Jacket. Niedobrze mi z nim. To nie dałabym radę bez. Ale tak to mam chociaż taki high life, sobie tylko tak patrzę w kółko. Ani się nie męczę. Mi się podoba. Super, bardzo ładnie tutaj jest. Myślałam, że to troszkę bardziej zielone wszystko będzie. Ale może to jest ze względu na to, że teraz nie ma pory deszczowej, to wszystko potrzebuje trochę wody, żeby się zazielenić. Drugim punktem naszej wycieczki była jaskinia wikingów, którą mogliśmy podziwiać tylko i wyłącznie z łodzi. Nazwa wzięła się od graffiti przypominającego łódź, które zostało wykonane prawdopodobnie przez chińskiego rybaka. Legendy jednak mówią, że byli to wikingowie, ile w tym prawdy, nie wiadomo. Jesteśmy właśnie na Maya Bay. Sytuacja prezentuje się następująco. Ładna woda, skałki. No ładnie jest, nie? Mm. Ładna woda, ładne skałki. Gorąco, biały piasek. Gorący biały piasek, więc bez okularów masakra, tak oczy bolą. Ponieważ właśnie takie słońce wdaje, też ten biały piasek tak odbija, że okulary niezbędne. Idę zrobić test temperatury wody. Czy przebije Rally Beach, czy nie? Ta woda dosyć chłodna.
ciepło, ale no nie za... Na pewno nie jest cieplejsze niż Riley Beach. Na Maya Bay nie można pływać. Jakieś małe rekiny tu pływają i każdy, kto pójdzie trochę głębiej do wody, to od razu jest wzywany przez ochronę, żeby wejść na plażę. Więc jedynie tyle, o ile. Taka ładna woda tu jest, że szkoda okularów używać. Na razie słońce troszkę zaszło, no to jest okej. Okay. Ale jak słońce świeci, to ciężko coś zobaczyć w tak razie. Na tej wyspie tylko i wyłącznie można poruszać się kładkami, pomijając oczywiście plaże. Nie wiem, czy to jest za to, że może jakieś węże czy coś, no ale tak trzeba. Jesteśmy właśnie przy Monkey Beach. O, i widać małpkę już stąd widzę. Ale nie można wychodzić na plażę, więc jedynie spojrzeć z łodzi. Zrobiłam jeden kolczyk. Szkoda. Nawet nie zdążyłam się przepchać, jak pokażę, że małpki chodzą, a tam siedzi. Dotarliśmy na Pipidon, widzicie, pełno łodzi, wszystko zacumowane. Idziemy do restauracji coś zjeść. Jest. Szwedzki stół, ja już zwykle sobie pożałowałam. Hello, z Pipi. I powiem wam tak, no jest fajnie. Ale tam u nas na Aunale też mi się podoba. Tutaj ta woda wydaje się czystsza, przez to, że mniej błoto się robi, jak te fale się mieszają. Piasek jest jasny, wydaje się jaśniejsza woda, ładnie. Wydaje się taka turkusowa, no a u nas niestety na Aunale robi się taka błotnista. No ale i ta jest chyba troszkę cieplejsza, nie? Tak. Wyspa jest duża, jest co zwiedzać, trzeba mieć 5 ze 3 dni no, na pewnie zwiedzanie. Tak. A my mamy ale... niecałą godzinkę tutaj z wycieczką. Ale ogólnie spoko, jak najbardziej polecamy. Może 2-3 dni fajnie by było tu posiedzieć też. Woda wygląda jak autostrada morska. Tyłu. No wybacz. Ile oleju jest w wodzie, to nie wiadomo. Wydaje się czysta. No, same łódki wszędzie. No po ile jest, to nie wiadomo, nie? No trochę, na pewno paliwo ucieka. Stary przeciekać, obci dymnik. No, łódź na łodzi. Motorówka na motorówce. Ładne mają te łódki, zwłaszcza jak są właśnie obwiązane jakimiś kwiatami. Czy jak tamte też całkiem są całe udekorowane. Za każdym razem, czyli w sumie dwa razy, jak byliśmy na tych wycieczkach, jest ten bufet z tajskim jedzeniem, taki szwedzki stół. Tak mnie brzuch po tym boli, ja nie wiem, to nie robi nic nie jest, może to już jest trochę ostre. A ja w ogóle chyba nie jestem przystosowana do ostrych rzeczy, tak się czuję źle, że masakra. No ale jakoś muszę przeżyć. Już czekamy na naszą łódkę, jedziemy już na Bamboo Island i do domu. Teraz jesteśmy na Bamboo Island i powiem wam, że to jest chyba najlepsza plaża, na której byliśmy w 7 wyspach i 4 wyspach. Po wodzie nie ma ostrych muszelek, kamieni prawie też nie ma, jakieś są duże i widać jest z daleka.
jest bardzo płytko, dosyć długo. Tak więc wydaje mi się, że dla dzieci z tych wysp, co byliśmy, i plaż, no ta jest chyba najlepsza. I tak dla dorosłych też mi się bardzo podoba. Dużo lepsza niż Bowden. Oczywiście chłodniejsza niż Riley Beach. Ale jeśli chodzi o kolor, właśnie płytkość, to ta jest the best. Ta woda cieplejsza jest niż na Pipi, ale nie tak gorąca jak na Riley Beach. Bo ta jest po prostu ciepła, a na Riley Beach była gorąca. Wrzątek. Dobra, nie wrzątek, zaraz w komentarzu mi ktoś napisze. Tak jak ostatnio powiedziałam, wrzątek 100 stopni. Nie wiesz, że wrzątek to nie jest 100 stopni? 96 albo 98 to było. Sorry. A więc czas na szczere podsumowanie naszych wycieczek. Pamiętajcie, że kolejność formularza jest dostosowywana do warunków pogodowych i sytuacji na wodzie. Na początku wspomnę o plusach i minusach łodzi motorowej. Po pierwsze, jest szybsza niż longtail boat, a po drugie nie tak głośna. Gdy macie po 15 minut, 20 pomiędzy punktami, da się odczuć ten hałas, tak więc tu wybrałabym łódź motorową. Minus niestety jest taki, że na koniec wycieczki musicie i tak czekać na osoby, które wybrały longtail boat i dopiero wtedy w porcie każdy wsiada do busów i rozjeżdża się do hoteli. Więc z jednej strony dopłacacie w sumie tylko za to, że nie macie takiego hałasu. Podczas wycieczek 7 wysp najlepszymi punktami według mnie była skała przy zachodzie słońca, czyli Koh Danai oraz oczywiście Riley Beach. Koh Mur i Koh Tub, czyli te wyspy połączone plażą, nie zrobiły na mnie zbyt dużego wrażenia, a snorkeling był o wiele lepszy podczas wycieczek 4 wyspy. Przejdźmy teraz do wycieczki Pipi 4 wyspy. Obowiązkowy punkt Pileg Bay z pięknymi widokami pośród skał. No to jest miejsce godne uwagi. Dodatkowo snorkeling na Noh Samak Bay był najlepszy ze wszystkich, które odbyliśmy. Pipi Don, Maya Bay oraz Bamboo Island są miejscami godnymi uwagi, ale wybierając dwa z tych trzech miejsc, na pewno byłoby to Pipi Don oraz Bamboo Island, ponieważ na Maya Bay nie można się kąpać. Wyspa jest piękna, ale co z tego, jeśli możecie być tylko na plaży. Więc Bamboo Island wygrywa. Co do Pipi, to jest trochę też inna sytuacja, ponieważ nie jest to typowa wyspa, na którą przypłyniecie, żeby tylko się wykąpać, troszkę opalić, ale również kurort, w którym warto się zatrzymać. Dlatego pomyślcie podczas wycieczki na Krabi albo Phuket o noclegu na tej wyspie. Podsumowując, jeśli macie mało czasu, może lepszym pomysłem będzie wynajęcie prywatnej łodzi i popłynięcie tylko do najlepszych miejsc. Ponieważ biorąc osobne wycieczki, też trochę zapłacicie. A czy warto we wszystkie miejsca jechać? No niekoniecznie. Dlatego dajcie znać, co myślicie. Dzięki za oglądanie i tak kończymy naszą przygodę w Tajlandii. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i może zainspirujemy kogoś z Was do podróży w tą część świata. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.